Warszawa Grand Prix to jest coś, co na całym świecie jest bardzo znane. Cała światowa śmietanka żużlowa się tutaj zjedzie na drugą serię Grand Prix 2024. Przez te wszystkie lata jeszcze nigdy nie wygrał tutaj Polak, więc myślę, że jest czas, żeby to zrobić. Jest 16 zawodników, każdy będzie miał w sobotę o 19 takie same szanse. Mam porównanie też z zeszłego roku, bo też jeździłem w zeszłym roku właśnie na takim test meczu i jestem zaskoczony, bo tor był fajnie dzisiaj przygotowany, wiadomo był ciężki, bo ta geometria sama w sobie jest ciężka, ale tor bez żadnych dziur udało nam się fajnie pościgać z kolegami i na pewno dużo doświadczenia zebraliśmy. Nieważne ile razy by się tu przyjeżdżało, na pewno robi to wrażenie, ten cały stadion, ten obiekt i na pewno jest to takie spełnienie marzeń, na pewno z dzieciństwa, że udało się wystartować na takim stadionie. Zobaczymy, kto tutaj sobie najlepiej poradzi. Na pewno Bartek z Marzli, który jest na naszym wielokrotnym mistrzem świata. Szymon Woźniak czy Dominik Kubera, którzy też debiutują w cyklu jako stali zawodnicy, ale myślę, że... No i dzika karta oczywiście, Mateusz Cierniak, który też fajnie w tym roku rozpoczął sezon, więc no cóż, myślę, że będą ciekawe zawody.